Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, moi drodzy, ja już jestem rozgrzany, ubrany w barwy PSG, więc przyszedł czas zagrać PSG Cup. Razem z Padą oraz Bartusem pokażemy wam w dzisiejszym odcinku najlepszy skład na tą zadymkę oraz postaramy się przejść cały turniej bez skuchy. Jeżeli nam się to uda, odblokujemy Shelly PSG. Ale na samym początku, moi drodzy, strzelcie łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę to jeden gol więcej podczas meczu, kiedy wykonujecie ten challenge, 100% sprawdzone info. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, ewentualnie na którym meczu odpadliście i czy macie już na przykład odblokowaną Shelly PSG, jeżeli udało wam się wygrać. Ja już nie przedłużam, zaczynajmy. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Panda oraz Bartus. Siemano, Panda. Hejka. Niestety Bartus z nami nie może porozmawiać. I moi drodzy, chciałem jeszcze wszystkich zaprosić do klubu mojego i Pandy, The Farrell Team. Tutaj macie oczywiście po lewej stronie hashtag. Zapraszamy do klubu. Od ilu, Panda, przyjmujemy? 18600. 18600, zapraszamy serdecznie. Czwarty w Polsce, ale dwa sloty jeszcze są wolne, więc zapraszamy chętnych. Jeszcze na świecie jest 158. Zaczynamy z pierwszą zadymką, let's go! Tutaj Jacky jest tak OP. Ja właśnie nagrywając odcinki ostatnio miałem 3 Jacky w drużynie. Kumasz. Też tak miałem pierwszą gierkę, jaką tylko zagrałem. Jest po prostu, chłopie, easy win taki, że koniec świata. Patrz na to. Ultuje. Dostała. Co jest? Bartus. Dawaj, traf to. Patrz, nie. Zabił mnie ten kanon. Najgorzej. Ojejku, jejku, mało brakowało. Fajna mapa, ci powiem. Fajnie to wygląda. Dobra, pięknie. Ta Rosa chyba, nie wiem, na pałę używa tych gadżetów, bo... No. Nie ma pojęcia, patrz, o tym gościu. Patrz na to. Jaki speed. A właśnie, to jest przez cudownego. A ja już spaliłem tego ulta? Chyba tak. Tak, spaliłem ulta. Dobra, szkoda. Ja zapomniałem, jaki ma gadżet Frank totalnie. Co on ma? Jak ktoś cię ultuje, to ty możesz se tam, a właśnie, usunąć stuna. Usunąć stuna, tak. Dobra, zabijam tą Rose. Dobiłem. Że nie ma. Jej, okej. Nie no. Aj, zapomniałem, że ta wieżyczka tu stoi. Łatwo. Dobra, easy. Okej. Czyli ja jestem na obronie taki ala Charles Puyol. Niech będzie. Podobny do Franka. Ja jestem normalnie. Głos. Nie wiem, kto tam szybko biega. Ktoś, co szybko biega. Neymar. O, Grosicki. Grosicki. Michał Janota. Lecimy. Okej, okay, co my tutaj mamy? Tara, Jesse oraz 8-bit. Tak jest. O kurde, ale mnie zmietli szybko. Cześć. Elko. Kurde, powiem ci, że ty polecam. Tą Jacky robisz taką zadymę, że jest koniec. Dobra, rozwalam wam bramkę, mordeczki. Co? W ostatniej sekundzie, czujesz? Ja dziękuję. Jeszcze ani razu chyba ulta nie spaliłem, dobrze. Dzięki. Aha, dobra. Szybki meczyk. Gol. Ale. Lecimy dalej. Zwycięstwo. No i 2 big boxy już na koncie, bardzo ładnie. No i pięknie. Lecimy dalej. 9 winów trzeba zrobić, żeby odblokować Shelly PSG. Koszulka tak jest. Prawilna. Wiecie, o co chodzi. Z pewnością daje nam plus 10 do skilla. A ty, Panda, siedzisz w koszuletce swojej? No oczywiście. No i kurczę, tak ma być. O kurde, ten jaki odpalony. No, a jeszcze ta Shelly mi tutaj. Ach. Dobra, gadżecik, dziękuję. Skintowała, no i mnie porobiła, dobra. Powiedz mi, bardzo ty odpalasz ładnie gadżet i z piłką szybko biegniesz? Nie, bo jak mam piłkę, to nie mogę odpalić gadżet. Wykopuję sobie przed siebie, odpalam gadżet i wtedy lecę. Dobra, taka taktyka. Okej, okay. Dobrze wiedzieć. Patrz, co? Na przykład teraz odpalam, biorę piłkę. O, teraz jest kozak, okej, okay, już idę za tobą. Siema. I będę ultował. Ultuję. Ej, no serio, co mi tu zebraliście? Dobra. Podanie do Farrella. Dośrodkowanie w pole karne. I gol. Dobra, zmieceni kolejni z powierzchni ziemi. Trzeci winek. Nagroda za zwycięstwo 100 żetonów. Ładnie. No, mi tam trochę niepotrzebne, ale no skina jakiegoś się przydadzą. A poczekaj, Panda, sprawdźmy sobie sklepik. Jest Penny Bunny! Jest króliczek czarny Bunny. A ja nie mam. Najgorzej.
A ty byś chciał ją kupić, czy nie? Będziesz kupił pewnie, ona jest zarąbista. Za 10 tysięcy jest, a ja mam 104 tysiące teraz. Kumam, kumam. Dobra, lecimy z kolejnym meczem, tam jest Morty, więc trzeba tutaj uważać. Mapa. Sobie zmienisz na Rico. Dobra, zmieniam, okej. Okay. Albo w sumie, jak tak idzie. No na razie, wiesz co, nie jest źle, okej, okay. Wejdzie Bartus, wszedł, pięknie. Jeszcze od słupka strzelił. Ładnie Bartusek, ładnie, kozak. Okej, okay, ten Morty został zblokowany. Cześć. Wjeżdżasz, ultuję. Rozwalam bramkę jakby co nawet. Goal. Nice. Łatwiutko. Powiem ci, chyba zostaje przy Franku, wiesz? Ho, bo mega łatwo idzie. Bo niestety, ale Jackie nie rozwala struktur, co nie? Ścian, no tak. Niczego, więc zostawmy sobie na razie tego Franka, żebyśmy mieli ten dodatkowy atut rozwalania ścian. No i zobaczymy, jeżeli coś będzie się kićkało, no to wtedy będziemy się zastanawiali. Ale na razie idzie dobrze. Okej, okay, tutaj jeszcze jest Max i Ems. To będzie trochę ciężkie. Dobra, możesz mi podać. Strzeliłem do przodu. Okej, okay, dzięki. Muszę z Bibi walczyć. O, dostałem gumą w plecy. O nie. Ale gol, dobra, najsik. Kurde, ta faktycznie Jackie jest OP. Wariacie. O, mega OP. Ale nas tu ta Max przyspieszyła wszystkich. Oni tego chyba nie przemyśleli, że to na Brawlbola jest takie dobre. Chyba tak. No i dobra. Dobra. Tylko ja muszę ich znaleźć. Muszę trochę poczekać, tak. Czekają na Bibi. Czekają na Bibi, wiesz? Ta Ems będzie nas tutaj chciała pushować, ale dobra, już mam prawie cała HP, jest git. Dobra, Bibi zostanie zmieszczona. Prawie. No nie, no serio, 200 HP. Teraz możesz mieć problem. Teraz jest zarąbisty problem, teraz mamy bramkę. Dobra, źle zrobiłem, nie, mogłem nie raszować, ona już wiesz? Padła, najgorzej. Mogłem nie raszować, dobra, poczekam po prostu. Oni są szybcy, więc ta Max robi robotę, naprawdę, dobrą. Dobrze. Max nie żyje. Okej, okay, koks. No i możesz mi podać. Podane. Tu zultowane będzie, leży. Okej, okay, lecę, od razu ulta odpalam im bramkę. Dobra, jest, nice. Nie ma co. Już chciałem iść tam, wiesz, ich ewentualnie stunować, nie? Więc jest dobrze. No. Dobra, jedna bramka w plecy, ale to nieważne. To i tak nieważne, bo jest dalej zero. Jedna bramka na 5 meczy, to co to jest? No tak. Lekkie potknięcie. Gotowi, lecimy dalej. Który to mecz? Piąty? Szósty. Szósty, dobra. Jeszcze 4. Jeżeli jeszcze zostawiliście łapeczki w górę i nie wbiliście do pandy, no to zostawcie łapeczkę, później wpadnijcie do pandy, bo panda wbija 100 tysięcy niebawem, tak? Ile tak, ci brakuje? 2,5 tysiąca brakuje. Subów, no to wbijajcie do pandy. Dobra, podaj. Strzelam. Dobra, pięknie. Ło, w ostatniej chwili, gdy ten Frank to zabrał, no to było śmiesznie, ci powiem. Byłby przypał, no. Uważaj, bo cię zultuje. Gadżet. Gadżet odpalony, chłopie. Oni w szoku. No, teraz się trochę uczę tych gadżetów. Dobrze, dobrze. Czy pięknie, ale dobrze ładna grać. Bramka, wariacie. Ładny, ładny. Od słupka. Bo czasami mi przeszkadza ten przycisk, jak celuję. Jakby nie łapie mi celowania, tylko mi łapie gadżet. I serio? I jeszcze odpalam, no. O, właśnie, wiesz co? Mi się wydaje, że dobre by było rozwiązanie wprowadzić gadżet w ogóle z lewej strony. Pod... Nie? Z lewej nie za bardzo, bo tam masz... A tam chodzi, schodzenie masz, kurczę. No, ale na przykład, żebyś sobie mógł sam ustawić, gdzie chcesz mieć ten przycisk. A w sumie to by było spoko, no. Co tu się dzieje? Czemu ich jest aż tyle na środku? Dobra, siema. Siema. Wariaty. Nie, no kurde! Nie rozwaliłem bramki przez to, a ulta spaliłem. Ja, dziękuję, panda. Pół sekundy później trzeba było rzucić. Kurde, zmietli mnie jak coś. Dawać wybij to, wybij, wybij. Tak, wybij, wybij. Przyjdę. No i Bartus wchodzi. No i bardzo ładnie. Gigi Bartus. Jeszcze dwie giereczki. Ale to szybko idzie panda, nie spodziewałem się. Ja myślałem, że to będzie trwało z godzinę. No. A te meczyki są naprawdę super szybkie. To idzie mega szybko, nie jak ten challenge 15 minut. Tak, tak, ten challenge 15 minut no był ciężki. Dobra, let's go. Zadimka. O, mają Jackie też. No, ciekawa, ciekawa. Poco, Rosa. Nie wiem, dobra. Co ta Rosa chciała zrobić. W tym, to ja sobie kopię.
Brawo, ja lecę tutaj, mijam ich. Ultam, ultuję, bomba. Nie, myślałem, że to rozwalisz jako twój wróg. Aha! Najgorzej. Nie, ten wróg podaj, bo masz mało HP. No nie doleciało. Nie, gdzie daję ulta? Dobra. Dobra, dobijesz. Dobra. Dobra. Spoko. Nie, Rosa mi wjechała jeszcze w plecki. No dobra, ale tu dwóch porobiłem. Nie będzie kontr za to, nie wiadomo jak dłużej. I mam ulta, no, nie? Więc jest gitara. Gin Rosa. Ta se użyła tego przyspieszacza gadżetu. Tak, ja tutaj ich mam niestety, ale petard. Według mnie ult Jackie jest bezużyteczny czasami. Tak, to prawda. Ult. Podaj, panda. Nie. Co ja zrobiłem teraz? No. Muszę uciekać, muszę uciekać, muszę uciekać. Dobra. Niszczymy ich. Bardzo ładnie. Ej, pięknie. GG. Okej. A, ulcik ładny, ładny ulcik. Dobra, Bartusi. No, jeszcze ja. Dobra, podaj piłkę. Po piłkę. To się ten golfar strzeli. Żeby nie było, że nic nie trafił, tak? Żeby nie było. Co, ostatnia gierka teraz? Łatwiutko ci powiem, łatwiutko, no ale też mam bardzo dobry team, więc wiecie. Nie ma co tutaj sobie całej zasługi przywłaszczać. Lecimy dalej, 13 boksów, 164 takie, Bartusik gra tarą. Dalej w tym meczu, okej. Okay. Bartus chyba tylko zmienił postać? Nie, gramy tym samym składem od początku, no. A faktycznie myślałem, że on coś zmieniał, dobra, dobra. Racja, racja. Dobra, ult. Podaj. Nie, spalił. Ajajaj. Zabili mnie, kurde. Zabili mnie też, no. To może się zemścić, ale już wracam, wracam, wracam do gry, wracam do gry. Czeki. Gdzie? Nie, nie, nie złapałem tego! No dobra, dobra, trzeba się skupić, bo to ostatni mecz, a nie możemy go przegrać. No ja chcę 9 do 0. Gadżet. No i niestety nie udało mi się skultować. Co zrobiłem? Widziałem, widziałem. Ładny kozioł po dryblu. I gol. Zaskoczony. Dobra. Siema. Elo, elo. Co robi to? Nie, prawie. Dobra, robicie ich. No i podaj mu i mamy brameczkę. Albo nawet sam możesz trafić. Strzelaj, Bartus. Boom! Jej! Gol, 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 9 gol! Winów. Tak jest, moi drodzy. 9 do 0 PSG Cup. Wygrywasz wyzwanie, gratulacje. PSG Cup i jesteś prawdziwym mistrzem zadymy. Woohoo! Zostawcie łapeczkę Kozak w górę. Wow. Cudownie. Challenge won. Wygrywasz wyzwanie. Tym samym odblokowujesz przebranie PSG Shelly. Uwaga! Tom tororom, tom tum! Mamy to. No i pięknie, moi drodzy, tak wygląda Shelly PSG. No jest przekozacka. Przekozacka. Bartus też źle zmienił. Też zgubił. No. Też zgubił. Także, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie oczywiście do Pandy na kanał. Dobijcie mu te 100 tysięcy subów. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Dajcie znać też w komentarzu, jak wam poszedł cały challenge PSG. Czy już macie Shelly odblokowaną. A my już się z wami dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się. Cześć! Hejka!